Europejska Fundacja Wolnego Oprogramowania od 2001 roku umożliwia korzystanie z technologii w samodzielny i swobodny sposób. Początkowo zainteresowanie nim wykazała garstka osób. Obecnie jest ono powszechne, ponieważ cyfryzacja sięga coraz głębiej w życie ludzi, firm, organizacji i administracji publicznej. W coraz większym stopniu wpływając na nasze otoczenie osobiste i społeczeństwo jako całość. Rośnie także siła oddziaływania oprogramowania, z którego mogą wyciekać wrażliwe dane. Oprogramowanie może decydować o tym, co nam wolno, a czego nie. To z kolei może ograniczać naszą wolność, a nawet mieć wpływ na całe nasze życie. Dlatego też opowiadamy się za ograniczeniem możliwości prawnie zastrzeżonego oprogramowania na korzyść szerokiej dystrybucji i dostępu do wolnego oprogramowania, zwanego również oprogramowaniem open source. Wolne oprogramowanie. Oprogramowanie jest powszechnie kojarzone z przydatnymi programami i aplikacjami, ale idea, która się za nim kryje, jest znacznie bardziej szeroko zakrojona i przetrwała próbę czasu. Umożliwiła funkcjonowanie systemów stanowiących fundament naszego cyfrowego świata. Różnica pomiędzy oprogramowaniem wolnym i zastrzeżonym polega na tym, że to pierwsze zawsze przyznaje nam cztery prawa: każda osoba może je swobodnie używać, analizować, udostępniać oraz ulepszać. Jeśli oprogramowanie zostało wydane na wolnej licencji, to każdy może z niego korzystać bez ograniczeń zawsze i wszędzie. Ponieważ kod źródłowy może być odczytany przez każdego, pozwala to na większą przejrzystość i może zapewnić większy poziom bezpieczeństwa. Użytkownicy mogą wspólnie współpracować ponad granicami, nad problemami dotykającymi ludzkość, dzielić się oprogramowaniem, dyskutować o nim i wspólnie je ulepszać. Idea ta istnieje od wielu dziesięcioleci, a ruch z nią związany wciąż się rozrasta i ewoluuje. Liczba osób korzystających z wolnego oprogramowania zwiększa się i rośnie ich różnorodność. A żeby proces kształtowania technologii był bardziej inkluzywny, musimy okazywać więcej szacunku sobie nawzajem. Chcemy, aby wolne oprogramowanie umożliwiło wszystkim ludziom na świecie wspólne projektowanie technologii i sprzyjało demokratycznemu uczestnictwu w erze cyfrowej. Jednocześnie jako ruch nie powinniśmy tracić z oczu naszych podstawowych praw do używania, analizowania, udostępniania i ulepszania przysługujących każdemu. Nawiasem mówiąc, ten film również został stworzony przy użyciu wolnego oprogramowania.